Cześć wszystkim, tu Matisse Agr. Przedstawiam Wam kolejne 5 autobusów, w tym 4 z D'Agostini do odcinka 14 odcinka vlogu z modelami D'Agostini i nie tylko. Przedstawiam Wam oto 4 autobusy. Najpierw zaczniemy od tego. Star N52. Rocznik rzeczywisty to jest 1953. Ma drabinkę z tyłu, co prowadzi do bagażnika. Pierwszy polski powojenny. Piętuś, piętuś, krzyczał podekscytowany malec i wskazywał na autobus stojący na środku ulicy. Chodziło o Leylanda, ale teraz przedstawimy Wam Stara N52. Prawdopodobnie został jeszcze wyprodukowany w Polsce, w Starachowicach, jak sama nazwa wskazuje. Teraz obecnie w Starachowicach produkują się many. Produkcja seryjna autobusów N-Star N52 rozpoczęła się w 1953 roku w sanockiej fabryce. Produkcję Star N52 zakończono w 1957 roku po 4 latach produkcji. Powstało wtedy 3300 sztuk tego wozu. Permanentne przeciążenie. Do łodzi w latach 56-57 trafiło 16 starów. Przyznano im numer od 12 do 27. Niższe numery nosiły węgierskie autobusy Mavak TR5. Początkowo do Zajezdni trafił w Chocianowicach, a w 1959 roku do oddziału warsztatów samochodowych na Helenówku. Prototypowe stare N50 po lewej i po prawej N51. Z nieznanej okazji parady w 1952 roku. Ciężarówka. Wygląd zewnętrzny. Schemat. Star N52, pierwszy po wojnie autobus produkowany w Polsce. Nie spełnił pokładowanych w nim oczekiwań. Był za mało pojemny na ówczesne potrzeby, więc starego przeciążano, co skutkowało częstymi awariami. Kasyta nad przednią szybą. Wycieraczki. Miejsce kierowcy. Silnik. Kierunkowskazy ramieniowe. Schowek. Siedzenia. Drzwi. Okna. Dach. Następca Star N52 został San H01. Największą jego przewagą nad pierwszym powojennym autobusem była większa pojemność. W 1951 roku zbudowano prototyp autobusu z zadwoziem samonośnym. Dane techniczne. Nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi. Podwozie, silnik, zawostki. Linia A. Sfotografowany w latach 30. na placu litewskim autobus na podwoziu marki Skoda z nadwoziem zbudowanym w lubelskich zakładach kursował na linii A w Lublinie. W tle widać pomnik Unii Lubelskiej. Linia A była pierwszą trasą autobusową w Lublinie. Magistrat uruchomił ją 1 stycznia 1929 roku dla przedsiębiorstwa autobusów miejskie miasta Lublina. Linia A kursowała na trasie Dworzec, Koszary. Kolejną linią oznaczoną literą B prowadziła z dworca do Kalinowszczyzny.
Przy ulicy Garbarskiej zbudowano zajezdnię dla 30 pojazdów. Przejdziemy teraz do Robura Garant. Bardzo mały autobus. Ma dwie drzwi. Drabinka do bagażnika. Rocznik rzeczywisty to jest 1950. Jeszcze starszy od stara. Siła dębu. Robur Garant 30 kas z zabudową typu autobus miał wydłużony rozstaw osi w porównaniu ze zwykłą ciężarówką. Mieścił 18 pasażerów. Cechą charakterystyczną wszystkich pojazdów Phenomen Granit Robur Garant był wygląd przedniej części nadwozia. Reflektory umieszczano w przednich błotnikach, a między nimi znajdowała się owalna trapezoidalna atrapa chłonnicy z poziomym żebrowaniem. Pojazd powstał w 1956 roku i miał służyć do szybkiego transportu małych grup żołnierzy. Wersja cywilna przewoziła pasażerów na krótkich trasach. Wojskowe malowanie. Autobus w wersji wycieczkowej. Wygląd zewnętrzny, schemat. Robur to po łacinie pięć dębu, a w przenośni coś trwałego, silnego, stabilnego. Garant to poręczyciel, osoba, na której można polegać. Nazwa Robur Garant miała wywoływać skojarzenia z czymś solidnym i godnym zaufania. Sterasz, wnętrze, bliźniaki, czyli opony, nadwozie, miejsce na korbę rozsuchową, atrapa chłonnicy, silnik, obrysówka, ciężarówka, dane techniczne, nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi. Podwozie, silnik. Auto jest fabryka Robura. Mercedes-Benz LOP 3500. Rocznik 1935. Nazwa Mercedes Diesel. Oto są producenci tych pojazdów. Ojcowe motoryzacji. Mercedes LO 3100. Oto plakat. Mercedes 3500. Był gospodarczym sukcesem III Rzeszy. Program Reichsautobahn. Wygląd zewnętrzny, schemat. Mercedes LOP 3500 był luksusowym pojazdem konferencyjnym, szybkim, wyposażonym w urządzenia nagłaśniające i zapewniające łączność, choć można w nim było także wygodnie wypocząć. Rocznik w rzeczywistości to jest 1935, przedwojenny. Bagażnik, szyba, wnętrze, nadwozie, silnik, atrapa chłodnicy, aerodynamiczna sylwetka, dach. Dane techniczne.
nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi, podwozie, silnik. Ciekawostka. Model MAN MP, wagon 507, służy m.in. jako autobus komunikacji miejskiej w Norymberdze. Osobowa przyczepa zapewniała większą pojemność. Konstrukcja tego pojazdu pochodziła bezpośrednio od samochodu ciężarowego, o czym świadczy m.in. wysunięta maska. Auto proszę zobaczyć. Przykład popularnego w dzisiejszych czasach Mana Lion City, wersja G, czyli przegubowy. Takie malowanie służy w MZA Warszawa. Co ciekawe, w Tarnowie również są Lionsy City, tylko nie przegubowe. Jest ich 9 sztuk w Tarnowie w wersji A37. W Michalusie można zobaczyć jedną sztukę, dzisiaj tą szarą A47 z 2007 roku. Wcześniej jeszcze można było z 2012 roku ujrzeć w zielonego. Następny autobus to jest Ikarus 556 z Węgier, rocznik 1964. Ma dość nietypowe drzwi. Ikarus 556 wyglądał inaczej od dotychczasowych wozów komunikacji miejskiej. Pierwszy raz w historii węgierskiej firmy silnik został ulokowany pod podłogą, co było wówczas nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym przez światowych wytwórców pojazdów. Zwiastun nowej epoki. Był grudzień 1969 roku. Mimo stosunkowo późnej pory na Piotrkowskiej, najbardziej reprezentującej ulicy Łodzi, można było spotkać wielu przechodniów, biegających od sklepu do sklepu w przedświątecznej gorączce zakupów. Można stwierdzić, że Ikarus 556 i jego dłuższy brat 180 stanowiły niedoskonały pierwowzór słynnej serii 200, która uczyniła budapesztańskie przedsiębiorstwo jednym z największych producentów autobusów na świecie. Model był obarczony był jeszcze wieloma chorobami wieku dziecięcego. Autobus serii 200 miał już bardziej dopracowaną konstrukcję. Oto budowa tych autobusów. Wygląd. Model 556 był pierwszym autobusem Ikarusa, który pod względem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych miał w pełni dorównywać pojazdom z zachodnim. Kierownica, szyba, to jest kierowca, logo, silnik, krata. Drzwi, podłozie, klapy na dachu, gablotka. Poprzednikiem modelu 556 był Ikarus 66. A to jest doskonale znany w Polsce Ikarus 260 stanowił konstrukcyjne rozwinięcie modelu 556. Dane techniczne. Nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi, podwozie, silnik. Autobusy STER SL11 HUA 280 był konstrukcją przygotowaną przy współpracy z firmą Greft & Swift to jest, też produkują takie autobusy jak MAN NM lub NL202. Przedstawię Wam kolejnego autobusu, tym razem nie z Diakostini, jaki otrzymałem. To jest autobus turystyczny produkcji prawdopodobnie Mana Lyonsa Coach Lufthansa. No to już wszystko już na dzisiaj. Zapraszam do następnego 15 odcinka. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.